I Bernik pisze do niego specyficzny list. Przypomina mu się jako jego były dowódca i bardzo go prosi, żeby go środowiska niepodległościowe, wojskowe, polskie w Stanach Zjednoczonych zaprosiły na cykl spotkań i prelekcji. On bardzo chętnie przyjedzie. Przez wielu naszych słuchaczy i osoby oglądające kanał Wyklęci TV byłem pytany i jestem pytany o to, jakie jest moje stanowisko w sprawie Zygmunta Berlinga, zwanego niesłusznie generałem. Czy to był polski bohater, czy to był odpowiedni generała Andersa, tylko z drugiej strony, czy jego biografia, ta, która jest znana, to, że wyprowadził rzeszę Polaków z niewoli, między innymi Wojciecha Jaruzelskiego. Zasługuje na to, żeby go traktować jako polskiego bohatera. Może nawet z jakąś małą skazą, ale mimo wszystko bohatera. Nie. To była postać wyjątkowo ohydna. On oczywiście nie zawsze taki był. Przed wojną zdolny, bardzo dobrze zapowiadający się oficer sanacyjny, legionista, dowódca 4. Pułku Piechoty, legionowego przecież w Kielcach. Później zaszły pewne okoliczności, które złamały mu karierę. Przede wszystkim jejmość z dawnych Austro-Węgier, jakaś niespełniona miłość z czasów I wojny, nawiązał z nią jakiś kontakt, odnowił korespondencyjny, oświadczył się jej i zaproponował jej małżeństwo. Ona spakowała to, co miała, a on myślał, że jakaś hrabianka z Austro-Węgier ma pokaźne zasoby, przyjedzie, to on się uwłaszczy na jej majątku. Ona rzeczywiście zjechała. Berlik stacjonował wtedy w wojsku w Wilnie. Jejmość zjechała z kuframi, ale to nie była taka sama osoba jak podczas I wojny. Leciwa, tęga i nie tak wyglądająca. Więc Berlik, mimo że wziął z nią ślub, jak się okazało, że ona tego majątku nie ma, po prostu ją odprawił. Kazał jej wracać. Ona pojechała i zażądała do tego jeszcze, żeby odesłał jej kufry, jej mienie. On uznał, że skoro ona to przywiozła, to niech sobie sama zabiera. Zdeponował to w depozycie, w instytucji takiego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przechowywania mienia i odesłał jej kwit, że może sobie to wykupić. To był skandal. Do tego popadł w konflikt z oficerami ze swojego środowiska. Opowiedział się, tu akurat był ten lepszy rys jego życiorysu, po stronie oficerów posponowanych, dyskryminowanych przez generała Stefana Dęba-Biernackiego. Takiego konfliktu on wygrać nie mógł. W związku z tym został zawieszony w 1939 roku, w dniu 1 września. On nie jest w wojsku, jest osobą tak naprawdę cywilną. Zagarniają go w Wilnie Sowieci, biorą go do niewoli i szybko okazało się, że najwyższym stopniem polski oficer w obozach jenieckich sowieckich, który zdradza, natychmiast praktycznie przechodzi na stronę sowiecką. On pomaga NKWD-stom selekcjonować tych, z których można będzie stworzyć kadry przyszłego sowieckiego, nominalnie polskiego wojska, a którzy do takiego pozyskania się nie nadają. I to jest rzecz straszna, dlatego że gdy on to robi, to Sowieci dopełniają tego swojego zbrodniczego zamiaru. Większość towarzyszy broni Zygmunta Berlinga, wtedy podpułkownika, idzie do piachu. Zostali zamordowani, a on przy Sowietach robi karierę. Rzeczą charakterystyczną dla tej postaci i dla jego oceny jest także to, że w dniu 1 maja 1941 roku, gdy odbywa się defilada wojskowa z racji Święta Pracy Sowieckiego i Święta Ogólnoświatowego, Zygmunt Berling, wprawdzie jako cywil, stoi na trybunie honorowej razem z Józefem Stalinem i z ambasadorem III Rzeszy Niemieckiej von Schulenburgiem. W tej defiladzie bierze udział grupa oficerów niemieckich, generałów, pułkowników, którzy przyjechali specjalnie na tą szwancparadę sowiecką. Za kilka tygodni między nimi wybuchnie wojna, ale wtedy jest komitywa. To jest ta III Rzesza i Związek Sowiecki, jako ci, którzy rozebrali Polskę i razem idą zdobywać cały świat. Gdy sojusz się rozpadł, gdy wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, Sowieci nawiązują z Polską stosunki dyplomatyczne. Dramatycznie potrzebują pomocy Zachodu.
byli agresorami we wrześniu 1939 roku. Byli zaborcami państw bałtyckich, ale to wszystko musi iść w niepamięć, dlatego że szczególnie Brytyjczykom zależy na tym, żeby Sowieci występowali przeciwko Niemcom po ich stronie. Anglia bardzo lubi wysługiwać się kimś. Sowieci nie mają skrupułów, żeby poświęcać miliony. Brytyjczycy nie chcą poświęcać ani setek tysięcy, ani dziesiątków tysięcy żołnierzy. Więc podchodząc pragmatycznie, niech Sowieci robią co chcą, w takim razie jesteśmy razem, puszczamy w niepamięć te dawne winy. A te winy to jest rozbiór Polski, to jest wywózka kilkuset tysięcy Polaków na Syberię, to jest zniszczenie krajów bałtyckich, ale co tam? Liczy się teraz tylko i wyłącznie aktualny sojusz. Sowieci zgadzają się na tworzenie Armii Polskiej w Związku Sowieckim, polskie siły zbrojne na wschodzie. Jeden z nielicznych ocalonych z tych zbrodni katyńskich, Władysław Anders, staje na czele tego wojska. Z łagrów, z więzień wychodzą ci, którzy nie zostali domordowani. Jednym z takich oficerów miał być podpułkownik Zygmunt Bernik. Nikt nie znał dokładnie jego historii, jak przeżył. Zresztą to wtedy nie było ważne. Ważne było to, że w ogóle ktoś przeżył, bo potrzebni byli oficerowie. I Bernik w polskich siłach zbrojnych na wschodzie robi oczywiście karierę. Jest czynnym oficerem, dowódcą, nawet jest to dobrze widziane, że miał konflikt ze swoimi dawnymi sojusznikami, z oficerami sanacyjnymi, bo to jest tak jakby wojsko nowego typu, nowej Rzeczpospolitej. Ale gdy następuje ewakuacja przez Persję ówczesną na Bliski Wschód, Bernik dezerteruje z szeregów. Bernik zostaje po stronie sowieckiej. Dlaczego? Jest jedna główna przyczyna. On się po prostu boi tego, że wyjdzie na jaw, jak to się stało, że inni leżą w dołach katyńskich, jak się to później okazało, że właśnie tam, że nie uciekli do Mandżurii, a on w jakiś sposób przeżył. Inni mają swoją historię. Ci, co przeżyli, byli na Łubiance, w łagrach, w innych więzieniach, ale gdzie był Bernik? On się bardzo mętnie tłumaczy. Dlatego został i zdezerterował. Został skazany zaocznie na karę śmierci. Wyrok nie mógł być wykonany, bo on już był po stronie sowieckiej. Ówczesny naczelny wódz niestety nie zatwierdził tego wyroku. Sprawa pozostała w zawieszeniu, ale wisiała nad nim. Zdrajca, który w warunkach wojny opuszcza własne wojsko, szeregi, opuszcza czynną służbę, zasługuje tylko na najwyższy wymiar kary, na śmierć. I Stalin robi z podpułkownika Berlinga, pułkownika i wreszcie generała, bo tylko od niego on dostawał te awanse, i stawia go na czele nominalnie polskiego wojska. Żołnierze, ci, którzy przeżyli łagry, ci, którzy wracali ze słania, byli wdzięczni Berlingowi, że ich wyprowadza z domu niewoli. Może nie wyprowadza, ale wyprowadza z tych łagrów z więzień, że to dzięki niemu. Im nie ma się co dziwić. To ludzie, którzy marzyli o tym, żeby się stamtąd wydostać, dla nich każdy, kto im w tym pomagał, w tym przypadku Bernik, stawał się bohaterem. I gdy wielokrotnie z tymi ludźmi rozmawiałem, oni mówili, że to jest dokładnie to samo jak z Andersem, tylko Anders zdążył wyjść, my do niego nie zdążyliśmy dojść i dla nas Bernik jest bohaterem. Ale oni nie znali wszystkich okoliczności jego życiorysu. Nie wiedzieli, co to był za człowiek i nie wiedzieli, jaką podłością ten człowiek się okazał. Dowodził tak naprawdę w ramach tej pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, która później została rozwinięta w pierwszą armię Ludowego Wojska Polskiego, właściwie tylko jedną bitwą pod Lenino, straszliwą klęską i katastrofą. Żadnym geniuszem operacyjnym na tym najwyższym szczeblu nie błysnął. Później jako bardzo wysoki funkcjonariusz komunistycznego państwa w 1944 roku Zygmunt Bernik już w strukturach Ludowego Wojska jest naczelnym dowódcą, ale robi coś, co znowu odciska piętno, którego nigdy nie będzie można z niego zmazać. Zatwierdza wyroki śmierci na polskich niepodległościowców. Mam tu przed sobą wyrok, tak zwany wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej z 10 listopada 1944 roku. Sąd Wojskowy Lubelskiego Garnizonu. W składzie przewodniczący porucznik Miksiewicz, sędziowie porucznik Frankowski, porucznik Michniewski i sekretarz podporucznik Wolski. Skazane zostały dwie osoby. Osiński Stefan i Osiński Władysław.
To są żołnierze batalionów chłopskich z terenów Lubelszczyzny. Zostali ujęci jako nieujawnieni, a skoro nieujawnieni, nie ujawnili się przed władzą ludową, to są wrogami Polski Ludowej. I tak naprawdę, można powiedzieć, za nic zostali skazani na karę śmierci i ten wyrok został wykonany. Decyzja naczelnego dowódcy. Wyrok zatwierdzam 15 listopada 1944 roku. Zygmunt Berling, generał dywizji. Nie ma większej hańby na żołnierzu, przedwojennym oficerze Wojska Polskiego niż właśnie to. W służbie sowieckiej eksterminować polskich niepodległościowców. Później kariery już w Polsce Ludowej nie zrobił. Dostawał nominalnie różne stanowiska, ale to nigdy nie odpowiadało jego aspiracjom. W 1965 roku Berling przypomniał sobie o swoim dawnym adiutancie. Wówczas w latach 30. kapitan Tadeusz Boguszewski, później podczas okupacji, podczas konspiracji, Tadeusz Boguszewski jest szefem operacyjnym Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, przebywa na emigracji, wtedy właśnie w Chicago. I Berling pisze do niego specyficzny list, przypomina mu się, jako jego były dowódca i bardzo go prosi, żeby go środowiska niepodległościowe, wojskowe, polskie w Stanach Zjednoczonych zaprosiły na cykl spotkań i prelekcji, że on bardzo chętnie przyjedzie. Oczywiście Tadeusz Boguszewski odpowiedział mu w sposób właściwy, że dla zdrajców miejsca między dawnymi towarzyszami broni nie ma. Berling się obraził, ale o co się obraził? Przecież nie miał o co. Został potraktowany tak, jak na to zasługiwał. Ten ciekawy epizod z jego życia, z jego życiorysu, został opublikowany w 1969 roku, włącznie z reprodukcją listu Zygmunta Berlinga do Tadeusza Boguszewskiego w zeszytach do historii Narodowych Sił Zbrojnych. Patrząc na całość tej sylwetki, patrząc na działalność Berlinga, możemy wyróżniać różne epoki. Ten okres przedwojenny, jako wybitny, wyróżniający się oficer Wojska Polskiego. Później, jako ten, który ma aferę obyczajową na koncie, wtedy etos oficera jednak inaczej wyglądał niż w Polsce Ludowej. Jego odsunięcie od spraw wojskowych, zawieszenie. Idzie do niewoli, w sumie przecież tak naprawdę jako cywil, chociaż ubrał się w mundur podpułkownika i wobec Sowietów tak wystąpił. I wreszcie ten akt zdrady, gdy w 1942 roku polskie siły zbrojne na wschodzie zostają ewakuowane, Berling ucieka pod opiekę sowiecką. Zatwierdzanie wyroków śmierci na polskich niepodległościowców to będzie zawsze niezatarte piętno. Występowanie na trybunie honorowej razem ze Stalinem i z ambasadorem III Rzeszy jako osoba szczególnie wyróżniona przez Stalina także zasługuje na najwyższy ostracyzm, jaki możemy wobec tej osoby zastosować. Ostracyzm oczywiście już tylko i wyłącznie historyczny. I żadne mówienie typu, że wyprowadził Polaków, nie ma tu nic do rzeczy. Gdyby nie on, to znalazłby się inny zdrajca na jego miejscu. Nie jego była to inicjatywa, nie jego zasługa. On tylko nominalnie został przez Stalina postawiony na tym pierwszym miejscu, bo był najwyższy rangą oficerem zdrajcą II Rzeczpospolitej. O tym pamiętajmy na zawsze. Jest jeszcze bardzo ciekawy epizod, który usiłowałem zweryfikować, to się nie daje potwierdzić, ale w biografii Zygmunta Berlinga, w książce napisanej przez pułkownika Stanisława Jaczyńskiego, wydanej w 1993 roku, oficer armii II Rzeczpospolitej. To jest rzecz o Zygmuncie Berlingu. Jest zastanawiająca wzmianka. On podczas dwukrotnego podchodzenia do studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim podawał wyznanie mojżeszowe, co jest ciekawe, chociaż nic na to nie wskazywało. Niby epizod, ale warty kontynuacji zbadania i wyjaśnienia. Zygmunt Berling nie był polskim bohaterem, nie będzie polskim bohaterem i nie może być tak traktowany. Ile lat trwała walka o usunięcie jego pomnika z Warszawie? Ile miał szkół imienia, ile różnych ulic, placów i tak dalej? I te środowiska, które z drugiej armii Wojska Polskiego, tak zwanego Ludowego, rzeczywiście wyszły z Sowietów, czuły wdzięczność wobec Berlinga. Ale przecież to nie on i to nie była jego zasługa. Stalin ich po prostu wypuścił, bo potrzebował mięsa armatniego. I sama sylwetka Berlinga, sama jego działalność, nic do tego nie ma.
Z naszej strony może być tylko największe potępienie, jakie możemy wobec tej postaci zastosować. O, jak napiszę, że NZ-owcy stali z bronią u nogi, no to ja będę wtedy ktoś. W pewnych kręgach stanę się bardziej popularny niż przedtem. I tak pewnie jest, ale jest taka reguła. Nie potrafisz? Nie pchaj się na afisz. Najpierw sprawdź, zobacz, czy rzeczywiście to, co napisałeś, jest prawdziwe i właściwe i dopiero wtedy takim sloganem się posługuj. Mamy bardzo szczątkowe dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych dotyczące Zamojszczyzny, ale jednak mamy jakieś pojęcie o prowadzonych działaniach ze strony Narodowych Sił Zbrojnych. Były. To, że w Polsce Ludowej przez 45 lat to było całkowicie rugowane, niszczone i miało ulec całkowitemu zapomnieniu, to jest jedna strona medalu. Ale następne 30 lat niewiele od tego się różni, dlatego że ci sami ludzie na tych samych stanowiskach, a często wyżej, robią dokładnie to samo. Sączą ten jad kłamstwa po to, żeby utrwalić ten stereotyp. Oto wszyscy inni walczą, wszyscy inni pomagają, a formacje Narodowych Sił Zbrojnych stoją z bronią u nogi.